Pozyskawszy krew Utera, Mortis mogła rozpocząć obrzęd wskrzeszania swego męża Galliana. Aby tego dokonać, musiała jednak znaleźć się na świętych ziemiach w głębi terytorium elfów. Chodzący umarli wyruszyli w podróż do upragnionego celu, a tymczasem jedyna droga do świętego miejsca wiodła przez tereny górskich klanów. Diabelskie góry otaczała zła sława. Krążyły opowieści o ludożerczych bestiach i innych potwornych istotach. Przodkowie od dawna snuli opowieści o zamieszkujących nawiedzone szczyty czartach, jednak nikt nie przedostał się przez góry, by potwierdzić tę historię. Hordom nieumarłych obce były jednak ludzkie ręki. Podążyły więc nieustraszenie w stronę krainy elfów. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Disciples 2 w kolejnym odcinku z kampanii Hord Nieumarłych Upierzycą. Czego Mortis żądna od nas, Prushin? Mortis rozkazuje zanieść krew dziecka demona na święte ziemię elfów. Aby pomóc ci w ukończeniu tej misji, Mortis oferowała ci kościanego lorda. Służy Mortis i pomagając ci spełni jej wolę. Jestem tu, by służyć Mortis. Rozkazuj, a ja posłucham. Strzeż się, Hordo. Przejście strzeżone jest przez pradawne bestie. Przed wami straszna droga, ale Mortis wymaga od nas, byśmy dotarli na ziemię elfów. No i rozpoczynamy tą szóstą, przedostatnią już misję. Trzeba dojść do świętych ziem elfów. Ludzie to by się może i bardziej bali, tak jak wynikało z wprowadzenia. Jest krew Utera. Trzeba ją ze sobą wziąć, trzeba ją tam zanieść, a najbezpieczniej będzie, jeśli pozostanie w rękach upiorzycy. Różkę też ze sobą wezmę, bo zanim jej będę używał, to muszę zdobyć manę życia i manę runiczną. No, a poszedłem w taki zestaw przedmiotów. Coś tam trzeba zawsze sprzedać jednak, bo budynków też trzeba pobudować dość sporo. Pancerza też nie mam jakiegoś nadzwyczajnie wysokiego. No dobrze. Wezmę sobie jeszcze tego smoka, żeby przekazać go naszemu przyjacielowi Kościejowi. Fajne jednostki, takie idealne właśnie, żebym sobie wziął. Oczywiście jeszcze nie mogę wszystkich pięciu. Znaczy mógłbym, ale no nie brałem sobie już wcześniej dowodzenia, bo w sumie na razie to i tak możesz stać sobie z przodu, spokojnie. I później w sumie to też. Ta ilość punktów życia i ten pancerz połączony jeszcze z tą różdżką, no powinien spokojnie jej dać. Znaczy już nawet z takim pancerzem u nas sobie przeżyje cios strażnika stolicy. A pewnie jakąś, przynajmniej jedną stolicę się rozwali, bo... Dobra, ty możesz sobie iść z taką armią, nawet bym taką ci dał, bo... Tutaj masz duszka, masz obrażenia obszarowe i sam jesteś wojownikiem. No to lecimy odsłonić kawałeczek terenu i takie specjalne eventy, a więc przyłączymy do swojej armii troszeczkę nieumarłych, dawnych kolegów Kościeja z liceum. Za mną, słudzy, na chwałę Mortis. A mógłbym sobie nawet pozabijać, ale za to są raczej kiepskie punkty doświadczenia, także nie widzę sensu. Tak, panie, jesteśmy na twe rozkazy. Ale taka sytuacja, gdzie Kościej, właściwie na widok Kościeja przyłączają się jakieś armie, to tak trochę powinno dać do myślenia Mortis, że jednak może nie do końca uczciwy będzie ten cały nasz kościany lord. Dobra, ty masz tutaj taką armię i taką ci zostawię. No ty jesteś sam, ale masz punkt dowodzenia. No to możesz pójść sobie po coś tam do stolicy, nic nie ma. Dobra, nieważne.
Trzeba będzie się tutaj rozprawić z tym wszystkim. Zostaniesz sobie wojownika, sobie wezmę tego zombiaka. No tutaj oczywiście bez wątpienia będę szedł widmowych wojowników. Mimo wszystko wolę bardziej niż mrocznych władców, chociaż byłoby też ciekawie tutaj z mrocznym władcą, bo sporo awansów by nawet dostał, ale mimo wszystko ja wolę mieć ten paraliż na widmowym wojowniku. Może nie poprzez pryzmat walki ze stolicą, bo tutaj upiorzyca bardzo dobrze sobie radzi, jeśli chodzi o paraliżowanie. Dobra, to pójdźmy może. Mam akurat taką armię, która nawet i z czarodziejem sobie poradzi bez żadnych strat, a więc pójdźmy od razu tam pozbierać jak najwięcej skarbów by trzeba było. No dobra, broń się póki jeszcze możesz. Teraz zombiaka bardziej chcą uderzać. No, zresztą jak już dostał, niech uderzy. Czarodziej może sobie nawet teraz uderzyć pierwszy. Nie to rybka, on i tak przeżyje. Grunt, żeby nie uderzył drugi raz. Nie wiem właśnie, czy zaryzykować może. Chociaż ja wolę jednak... No, żółę z metra. Najlepszy czar. Sparaliżuję ciebie i przy okazji przemienię, ale to już jest sprawa drugorzędna. Liczę na to, że będę szybciej niż ci uzbrojeni mężczyźni. Jednak wolę dostać 25 obrażeń w razie czego, niż 45 na wszystkich i ryzykować utratę moich czarowników. Jednak, no, jeszcze ty na obronie byłeś, więc dobrze się składa, to możesz go dobić bez żadnych tam problemów. Bo jakby był przed tym uzbrojonym mężczyzną, to jeszcze byłyby szanse, że on by na przykład nie trafił i by dostał później pełne obrażenia. A tak bardzo ładne tutaj doświadczenie, 45 punktów. Na sam początek. No za tą walkę też będzie nawet całkiem sporo. Tytan jest wart 120, łucznik 20, chłop tylko 5. A, jeszcze rzadko jesteśmy mistrzem oręża, także to będzie jeszcze więcej tego doświadczenia. Dobra. Gdzieś około 40 może będzie. To by było już na 5 jednostek z 200 punktów doświadczenia. No... troszkę mniej może być. 35, tak mi się wydaje. Za taką armię. Ale tak... może już wspominałem we wcześniejszych odcinkach, czasem się przyda takie przeliczenie tych punktów doświadczenia za poszczególne armie, jakie pokonamy, bo na przykład możemy już sobie przed walką założyć, czy opłaci się atakować i czy na przykład nasze jednostki dostaną awans, takie pierwszopoziomowe, no to nie potrzebują tego za wiele, więc można sobie już tutaj wybrać spośród grup, które możemy pokonać, żeby jak najszybciej awansować też, żeby tego doświadczenia się tak dużo nie zmarnowało. Oczywiście można, ale nie trzeba. No, jeszcze nawet sam nas atakuje. Troszeczkę słabo, bo jesteśmy jednak ranni, ale łucznik i tak woli mi atakować upiorzycę. No, ja tutaj nie mam za bardzo pancerza. Wolałbym jednak, żebyś się obronił, bo tutaj tak naprawdę ten tytan zaatakuje tylko raz. Łucznik z chłopem zostaną zdjęci, więc dobrze się złożyło, że akurat moi wojownicy byli szybciej. Minus jest taki, że chociaż nie dostaniesz poziomu wojowników. Gdyby to był duch czy wtajemniczony, no to wtedy byłyby już plusiki i przemiana. No akurat zmiany nie ma takiej. Chodzi o to, że przemieniając duże jednostki w tłustego chochlika dajemy im też większą inicjatywę, co czasami jest bardzo niekorzystne, ponieważ o właśnie, jednostka taka odzyskuje swoją formę od razu, tak naprawdę by nie zaatakowała w formie chochlika. Więc czasami na przykład przemieniając
jakiegoś pająka paraliżującego w tłustego chochlika, dajemy mu większą inicjatywę i może się zdarzyć tak, że się od razu dostanie tą inicjatywę, będzie przed naszymi wojownikami na przykład, odmieni się i zaatakuje jako pająk, więc tak naprawdę jeszcze dajemy, o, dajemy szanse w ogóle temu pająkowi większe. Naprawdę sobie szkodzimy takim działaniem. No i tak jak obliczałem, tak mniej więcej 35-36 punktów doświadczenia dostaliśmy. Jeszcze poziomu nie ma, ale już może być, bo pierwszy tutaj budynek już powstaje. Znaczy trudno to nawet nazwać budynkiem, to wykopany dołek w ziemi, z którego powstają zombiaki. No ale powiedzmy, że z definicji to powinny być budynki, tak? Dobra, jest kilka tutaj fantów. Kolanosferata, no nie jest to jakieś nadzwyczajnie dobre. Ja się zastanawiam, czy może wziąć korzystanie z tych talizmanów później, czy kul, bo na pewno chciałbym coś inaczej zrobić, niż jak grałem poprzednim razem. Możemy tu zdobyć Pierścień Wieków, który by dawał nam inicjatywę. Na 13 wziąłbym pierwsze uderzenie, to byłoby już 30 inicjatywy. I z Pierścieniem Wieków byłoby 37. Jeszcze przydałaby się ta potka permanentna do inicjatywy i miałbym równo 40, co by naprawdę było dobre. Miałbym już inicjatywę jak Mroczny Elf Ghast. Tylko że Ghast akurat miał paraliż taki potężniejszy, bo... Wojowniku, czy ty możesz tego nie przeżyć, kurde? Może być z tobą licho. Doświadczenia za to... No, dostaniesz poziom, jeżeli przeżyjesz oczywiście. No to nie jest za bardzo warte tego, to też nie. No, trzeba wejść w tą walkę. Liczyć na to, że przeżyjesz. Duże ryzyko, no ale... To nie ryzykuje. O, dobra. Przeżyjesz. No, ta upiorzyca też nie ma jakiegoś nadzwyczajnego pancerza. Ale będzie sobie dawać radę. Przy późniejszych, już lepszych jednostkach, w zależności od tego, jakie będą potrzeby w walce, a będę ją przestawiał sobie do tyłu, albo dawał do przodu. Dobra, tutaj na obronie cię zaatakował, więc nawet dobrze. Ty musisz się bronić, ty weź w razie czego czekanie. Chociaż nawet niepotrzebnie. No może gdyby nawet nie trafili tamtego uzbrojonego mężczyzny, bym go dobyć, ale wolę jednak skończyć tego włócznika. Dobra, ty weź też czekanie, już nie będziemy tamtej animacji marnować, przedłużać nią. Dobra, jest zombie, więc jedna jednostka dała radę tutaj się zregenerować. No niestety, cios tego czarodzieja cały czas jest obecny. Dobra, takie pierdółki, i to w sumie to kości może sobie pokonywać. Jeden budynek do Wilma mógłbym zrobić ewentualnie. No na pewno, gdyby tam walczył z jakimiś jednostkami wroga, no to pewnie by zdobył ten drugi poziom. Te 200 sztuk złota to już tam mogę pożałować. To może smoczek tu będzie atakowany, ale trochę się wykradnie. Te 35, więc tak naprawdę z tego ciosu się udało go uzdrowić. No, jeszcze chłop zaatakuje. Cóż za nieszczęście. O, jeszcze chybił. Już takich jednostek to może nie będę atakował. Ale takich jakichś o trzech chłopów na przykład to można już porobić sobie. Dobra, ty zombiaku. A, weź sobie wojownika. Będziemy akurat stać na następnej turze na budynek. Idźcie odsłaniać mapę tak naprawdę. To chyba o to tylko mi chodzi tutaj. No i cóż, można by jeszcze kolejną rózgowiczkę zrobić, bo to moją główną postacią bym nie chciał się akurat bawić
ustawianie rusk tak często. Chociaż manę śmierci to mógłbym tam przejąć zaraz. Regeneracja też by się jakaś przydała. Mimo wszystko. Kurczę, nie pamiętam. Chyba w 12 można wziąć poruszanie się po lesie. To co by zostało? No, może niekoniecznie by to teraz brał. Mogłoby to być przydatne jednak, bo mam buty żywiołów, mógłbym mieć też poruszanie się po lesie, więc bym miał bardzo mobilny skład wtedy. Czy mobilnego dowódcę, bo by nie tracił po żadnej z rodzajów terenów, karnych punktów i jeszcze po drodze by bonusy mógł zyskiwać, ten jeden punkt ruchu tylko tracić. Ale mnie też korci, żeby jednak te talizmany sobie wziąć może. Albo chociaż kulę. Kulę to jeszcze tam bym aż tak bardzo nie musiał tego sprzedawać. Mógłbym tam sobie użyć, chociaż to jest tylko jednorazówka. Talizmanów tak na dobrą sprawę za wielu już się nie zdobędzie przez te dwie misje. Kilka będzie takich przydatnych. A jeszcze zobaczę. Na pewno tak po dłuższym, a nie po jakimś dłuższym, ale tak rozmyślając nad tą walką poprzednią z tym kościejem, która taka łatwa wcale nie musiałaby być, gdybym grał Nosferatem. No Nosferatem byłoby najgorzej, bo on jednak ma obrażenia od śmierci. I to jest ten mankament. W sumie. Bo w tamtej walce on nie może nic zrobić ani odcieniowi, ani widmowym wojownikom. Więc w takiej sytuacji tylko moi widmowi wojownicy byliby w stanie to porobić, a przy nie daj Boże paraliżu na nich, no to byłoby naprawdę trudno. Więc Nosferatowi przy takim obrocie spraw naprawdę by się przydały te talizmany czy kule, żeby coś móc jednak przykombinować. Dobra, poczekam już tą jedną turę. Postawię ten budynek dla czarownika, aby się trochę możecie ruszyć. Szkoda, że nie można edytować jednostek w taki sposób, że mogłyby dostawać tą umiejętność ustawiania rusk. Takie widmo mogłoby mieć na przykład. No trochę to może dziwnie by tak wyglądało, ale no co, też jest jednostką paraliżującą, podobnie jak upiorzyca, która może ustawiać te rózgi. Klany akurat są zamknięte w swojej stolicy, bo jest ona otoczona górami. A niemniej ich jednostki działają na innych terenach, mając swoje siedziby. I też będę musiał w miarę szybko przejąć miasto, które jest na tej dużej wyspie, na której jest moja stolica, tak żeby tereny klanów się nie rozrosły do tego stopnia, że przejęłyby mi moje złoto. Choć jest ono daleko, to jednak mimo wszystko. Dobra, trochę jest regeneracji, można by wyjść i ustawić rózgę. Powoli jakoś tam się rozegra tą misję.
No i tu jest to wejście. Tej barbarzyńcy się ponoć sprzymierzyli z górskimi tlenami. O, to możesz od razu dać. Przydałoby się sklep znaleźć. Czy ja wiem, gdzie on jest, ale trzeba do niego jeszcze dotrzeć. Nie masz za wiele doświadczenia. Ale takie zbiry to sobie możesz pokonywać akurat, bo nie jest to dużo warte, zawsze to sporo obrażeń zadaje. Możesz się od razu nas trzeba pozbyć jednego zbira. Pozbądź się tego. I sparaliżuj później duszku może zbira. Jest szansa, że będziemy przed tym uzbrojonym mężczyzną. Tak jest. Nie zada obrażeń nikt w tej turze. A smoczka się będzie można... No, już nie będę się bawił, żeby go tam do pełna uzdrowić. Tam z tego zbira to się 11 punktów życia jedynie wykradnie. No, może ta umiejętność nadmiaru, wyssania z życia i nadmiaru nie jest aż tak skuteczna na jednostce bijącej tylko sąsiednie. Najlepiej to działa oczywiście na dowódcach bijących obszarowo. Bo wtedy zadając wszystkim obrażenia, jak jest sześciosobowa armia, no to działa to naprawdę dobrze. No i zgodnie z tym, co mówiłem w poprzednim odcinku, znaczy nie odcinku, no w ostatniej misji, zdecydowałem się na arcyliszów, a teraz pójdę w arcywampiry, myślę. Bo śmierć była. Z mory nie brałem jedynie, ale... Jeszcze przyjdzie czas na takie jednostki. No i te arcywampiry będą bardzo fajnie działać, bo... będą mogły uzdrawiać moje jednostki. Jakby jeszcze tak piorzyca była bardziej opancerzona, przyjmowała te obrażenia od strzelców, i być może później też wojowników wrogich, jak będę miał już widmowych, to oni będą bardziej żywotni niż upiorzyca. No to by to było nawet niezłe, bo arcywampiry raczej będą dostawać tylko od magów. Dobra, wejdźmy sobie w tą armię. Później w tego tytana najwyżej. No, są takie armijki, że to... Więcej tylko szkód narobią tymi obrażeniami. Może będę przed uczniem? Od razu go by się odstrzelił. O, i teraz on będzie, co? No pewnie. Inciat mili. Bardzo często ta inicjatywa jest tak bardzo na korzyść bota, że to aż się rzuca w oczy. No ale w końcu poziom bardzo trudny, to przynajmniej no... Pod tym względem jakoś to musieli twórcy nadrobić. Bo na łatwych poziomach trudności, z tego co pamiętam, bo nie grywam już od dawna na takich poziomach, no to te obrażenia bardzo duża jest rozpiętość, że nie tyle co teraz może 5 więcej obrażeń zadać jednostka, tak jak ten zombie na przykład od 50 do 55 maksymalnie tu zada. A na łatwym nawet 61 by zadał. No i jeszcze oczywiście takie jednostki wroga częściej chybiają, więc jest wszystko praktycznie na korzyść gracza. Ochrona przed wodą, przed ziemią i święta siła. Dobre czary mogą się przydać. Szczególnie ochrona przed wodą na jakieś olbrzymy. Przed ziemią też na takiego jakiegoś inkuba na przykład, jakby się trafiło. Meduzę jakąś.
albo tego nawet mędrca od klanów. Zawsze się to przyda. No i święta siła oczywiście tutaj przede wszystkim na nią. Może i tak ma 98% szans trafienia, ale reszta drużyny też na tym skorzysta bardziej. Dobra, co tu jest? Kolejny włócznik. No, przestawię cię do tyłu, bo przecież możesz zaraz paść. Ty się musisz obronić. No nie wiem, no. Tobą też się teraz obronię, bo i tak. Wolę, żeby mniejsze te obrażenia dostał. A może w następnej turze akurat się udałoby być przed takim uzbrojonym mężczyzną. A jeśli nawet się nie uda, to zawsze na obronie tylko te obrażenia dostanę. No, dokładnie. A walnij sobie we włócznika, bo tutaj już czarownik powinien zmieść to wszystko. No i armia jest ponownie bardzo ranna. Tu już nawet z tytanem by nie było szans. Oczywiście można liczyć na to, że będę szybciej go zostawił z tyłu. Tym bym dał obronę i by się udało, ale no jeszcze na przykład czarownik może chybić takiego chłopa. No co akurat by nie miało jakiegoś znaczenia, bo na obronie to dostałby 30 taki zombiak. Trzeba będzie się wrócić, no taka tutaj. Takie uroki gry. Chyba ty się dalej możesz bawić, rozwalanie takiego czegoś. Się nie chce przez takie coś później przechodzić upiórzycą. On sobie tam parę punktów doświadczenia zdobędzie. Może bym się tak pobawił, żeby więcej doświadczenia ten dół dostał. Mogę uciec smokiem, chociaż taka walka to jest niewiele warta, no ten łucznik jedynie 20, no, a te zbiry 15, więc to jest 50, to by dostała 25, ale mimo wszystko tak zrobię. Czemu nie? Uchronię tego smoka od kolejnego ciosu. Poczekaj, daj uciec mu. Duch oczywiście już sam tu nie zrobi nic. Więc musi ktoś mu pomóc pokonać. Szkoda, że ten nadmiar niestety nie przechodzi na... O, dlaczego tutaj? Przecież tu nikogo nie ma już. No, akurat to byłoby przydatne. A jednak 20 dostałem. Czyli zbir jest wart chyba 10 w takim razie. Skoro po 20 dostanie, no to będzie już trochę trudniejsze i tym bardziej, że... Dobra, uzdrowię cię tym. Mogę tego żałować. Tu już smoczek musi mi pomóc, żeby tego łucznika zdjąć. Wód zbiru warty jest 30, to będzie 60, 80, no chyba 90. Więc dostaną po 30. No ale duszek i tak nie awansuje, bo nie mam budynku. Więc tak źle i tak niedobrze. No się rozwali jeszcze jakąś jedną armię. Ktoś się jeszcze znajdzie słabego, co będzie można rozwalić bez problemu. Teraz zasadnicze pytanie, czy ryzykować? Może jednak się bronić. A jednak wolę się bronić, bo on jeszcze chybi i zginie. Będzie tyle z tego. Całe szczęście masz odporność na tę truciznę. Smok zagłady już nie bardzo.
Dobra, przeżyłem tutaj duchem. O to chodziło. No, smok dostał dość sporo. No, będzie plusik przy duchu. No dokładnie. Nie ma tych chłopów jakichś tam. Nie, to nie są też jakieś walki, które bym bardzo chciał toczyć. Tych dwóch orków sobie bym pokonał. No to będzie trochę ciężko, żeby przeżył. No nie wiem. W tego Germka sobie później wejdę. Ale to już zostawię tutaj do regeneracji. I tak się muszę wrócić i tak. W sumie to Wilmu by mogło dać radę z tym zbirem, bo... Aha, tu się też nie da przejść. Dobra. Muszę przez to przejść później. Ale to spokojnie. Dopiero 5 tur, a już ponad pół godziny odcinka. No tak średnio wychodziło zwykle po te 10 tur. Myślę, że tak powinienem się zmieścić w tych 10 turach, jeszcze te 15 minut. Ale też powinienem nawet w miarę się pośpieszyć z tym budowaniem, zaawansowaniem jednostek, bo jednak... No, tu się już rozrasta, widać, górskich klanów ziemia. No jednak w późniejszym etapie gry, nie pamiętam już dokładnie, która to była tura, ale z pomocą przychodzili barbarzyńcy do górskich klanów. Miały całkiem dobre armie. Oni tam przede wszystkim najbardziej uprzykrzali życie Legionom, to z tego co pamiętam. Legiony na tej mapie za dużo to nie zaistnieją raczej, bo zawsze jak grałem tą misję, to Legiony tutaj no nie miały szans nawet się rozwinąć, bo ci barbarzyńcy tam ich później cały czas nękali. Dobra, kolejny budynek. Gildia niech będzie, bo... Złodziej się jednak przyda do kradzieży tych czarów. No a co tutaj mogę? Klan Fenegraela sobie opracuję. Pójdziesz się zregenerować trochę. A ty kościół możesz to zebrać. Szmarach, czyli kolejna rzecz na sprzedaż. Później budynek dla naszego ducha, żeby widmem się mógł stać. I w takiej walce to zrobi. Nawet bez regenerowania się. To będzie nawet fajnie. Dobra, upuść mi może te przedmioty właśnie, żeby nie zapomnieć ich zebrać. No i na razie tutaj to musimy czekać. Możesz odsłonić tylko ten kawałek, to są pajączki. No, może niekoniecznie dobrze, że tak podchodzisz. Ale chyba nie były agresywne, chociaż mogę się mylić. No to najwyżej stracę widmo i tyle. Pająki to mają na strzała tych wojowników, więc nawet nie ma szans uciec. Zbyt wielkich. No chyba, żebym się nimi bronił, to wtedy tak. To jeszcze bym uciekł, ale co z tego, jak jeszcze drugi raz mnie zaatakowałby. Więc nawet nie ma szans. To już bym wolał chociażby jakieś tam najmniejsze obrażenia im zadać. Ale dość długo te tury trwają. W wykonaniu komputera. To był zawsze trochę mankament. Tak przynajmniej tą misję też kojarzę. Ostatniej też właśnie. Dość długo się ciągnęły te tury. Zwykle to dzieje się tak, że te przedłużone tury są z powodu tego, że stolica jest zastawiona.
No ale w siódmej misji każdy ma otwartą przestrzeń. Nosferat mówi, że w tych stronach muszą żyć straszne stwory. Nie powrócił żaden z naszych zwiadów, panie. Czyżby pogłoski o bestiach były prawdą? No wszystko wskazuje, że jak najbardziej tak. Okej, to ten budynek dla tego naszego duszka. Wcześniej chyba nawet nie było mnie na niego stać. Także. Dobra, wejdź sobie w to. Dużej różnicy i tak nie będzie, ale ciut więcej doświadczenia będzie za tą walkę z włócznikiem, bo Giermek razem z Akolitą są warci tam 45. Chyba tak by było. O, jeszcze fajnie chybienia, czy 40, bo Giermek jest 20, Akolita również 20. A włócznik jest 55 wart. Więc te 15 punktów doświadczenia więcej będzie z tej walki z włócznikiem. Niewielka, ale jednak różnica. Możesz sobie uzdrawiać. Tylko szkoda, że duszek nie trafia. Dobra, co ja będę takie walki robił? W sumie nic ciekawego nie ma. Dostaną trochę po mordzie, ale to wiadomo. Jest widmo. Jesteś już całkiem dobry do ubijania jakichś tam pierwszopoziomowców. Tylko musisz pójść się zregenerować trochę. No. Tak trochę biednie wyglądasz. W ogóle tędy się nie da nawet przejść. No dobra, to najpierw zahaczymy tutaj o tego. Dobra. Broń się. Ty się już nie musisz. Dobrze, że chybienie chociaż weszło. No nie, to poczekaj. Zobaczymy tutaj. Czarownicy wyczarują, co upiorzyca wyczaruje, ale z paraliżem to się jej powinno udać akurat. To moglibyśmy się od razu pozbyć tego uzbrojonego mężczyzny, bo i tak nie ma sensu się tutaj bronić, bo i tak dostaliśmy pełną pulę obrażeń. No i tego drugiego zobaczymy, czy się uda. I dobra, w miarę dobrze. Mogliśmy dostać więcej obrażeń. Te ruiny. Zrujnowany kościół. Manę piekielną mógłbym też przejąć, ale to już jak zaatakuję te ruiny, później będę szedł na tego orka, to poświęcę tą jedną turę, żeby Rusgenak ustawić. Mana piekielna się przyda przynajmniej do tych trzeciopoziomowych. A święta siła również wymaga many piekielnej, także te zasoby się przydadzą. I dobrze, że są tak blisko. O, teraz z tej many czerpią górskie klany. Trzeba będzie w niedługim czasie pójść na te górskie klany, które tam są. I tak się zresztą nie ruszają. Czy koło tego werwożnicy można przejść? Bo nie wiem, czy to jest jedno pole, czy dwa pola. Ale chyba jedno. Bo trzeba było z nim walczyć właśnie. Dobra, widmo niech sobie to zbierze. Kula wody. Niewiele. A chyba to działa na wszystkich. Dobra, złodziej od razu. Naprawdę tego nie zbadasz. O Jezu, to na ślepo wchodzę. Tam jakieś chyba zbiry były, ale już tak naprawdę to już nie pamiętam. Tak, były zbiry. Dobrze, że oni nie strzelają w czarownika, bo już bym miał po nim. A tak, to taka walka. Nie będzie problem, ty sobie poczekaj. Bo pan Ara może w kogoś nie trafić. Ale perfekcyjnie. Wszystko trafiają.
18. Punktu doświadczenia, jakaś kasa niewielka, ale jest. 200 sztuk złota, swój silny. Co chce? No co? Ja chcę, żebyś kradł. Najlepiej ten najwięcej warty, czyli świętą siłę. Ale chcieć to ja sobie mogę. Dobra, później się zrobi kolejnego. Nie potrzebuję już tego aż tak bardzo teraz, w tym momencie. Bardziej będę potrzebował teraz większą ilość złota. I tędy też nie możesz przejść. Dlaczego? Nie no, może, tylko jakoś bardziej opłaca się zrobić takie kółko i przejść drogą niż przez trzy drzewa. No w sumie 12 punktów ruchu tu straci, a tutaj 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no. 2 punkty ruchu do przodu by były dzięki takim manewrom. A no. Bywa. Czasami taka z pozoru dłuższa droga wydaje się krótszą. I taką jest. Ile jednak ta ścieżka robi? No, gdybym się poruszał elfami, to przez drzewa byłoby szybciej, bo oni nie tracą akurat. Poruszając się po lesie, to mają już od początku wbudowane, tylko że no, nie mogą korzystać z dróg, bo tracą po nich 2 punkty ruchu. Także jeśli dowódcą przymierza elfów założymy buty żywiołów, to pojawia się nowa umiejętność, czyli latanie. No, w sumie takie same właściwości będą. Nie tracą punktów ruchu karnych po wodzie, po lesie, ale nie korzystają z bonusów poruszania się drogą. Więc to tak jakby mieli latanie. Z początku mnie to nawet zdziwiło trochę, bo przez długi czas myślałem, że mogą korzystać z dróg, tak jak reszta jednostek, które nie lata. A tu się okazało, że jednak nie. Myślę, że jest jeszcze wiele, wiele ciekawostek, które nie zostały tutaj odkryte, przynajmniej przeze mnie. Może ktoś tam odkrył już więcej ciekawostek związanych z grą. Nie lubię takich sytuacji, kiedy brakuje jednego punktu ruchu. Naprawdę. Można byłoby to od razu załatwić, no ale nie dojdziesz ani do orka, nie dojdziesz ani do tych zasobów. Co ja mam z tobą począć? Musimy coś innego zrobić. Ataszki to na razie jest... Nie, to jest na razie zbyt niebezpieczne. Można byłoby się skupić na... Już musiałbym być szybszy. To wtedy bym sobie sparaliżował, zmienił chochlika. Tak to na jednym się skupią zombiaku i będzie trochę bieda. No, wejdźmy tutaj. Przeżyje ten zombiak. Nawet jeśli się nie zdąży obronić. Jeśli tak, to wolę jednak dać obronę. Nie. No niestety. Czekanie biorę, tylko nie wiem w sumie po co. Chyba po to, żeby zobaczyć, czy trafię paraliżem, ale mam przecież tak dużą szansę. No, ja to tak już z przyzwyczajenia robię, bo zwykle widma czy duchy, a zwłaszcza odcień, no mogą chybić jednak. No ale mogłem tak zrobić, to zrobiłem. Nie wyszło nawet przemienienie, ale to akurat nic nie zmienia. Już jest poszatkowany tytan. O nie, jest jakoś dużo tego doświadczenia niestety. No ale trzeba się poprzebijać przez te bandy zbirów i innych łuczników. Ty byś coś mogła tutaj zrobić, przynajmniej przez taką jedną bandę się przebić. Nosferat. Duchy ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem. Przed nami miasto zajęte przez barbarzyńców. Musimy na nich uważać. No, barbarzyńców to tutaj troszkę jest jednak. Troszkę tego jest. Dobra, no to jeszcze tą 10. turę rozegram i akurat będzie te 47-48 minut odcinka. Kolejnego.
Tutaj to tak nawet w miarę dobrze się oczyści tą mapę z tych wszystkich jednostek wrogich. Nie wiem, gdzie teraz pójść. No trzeba by się jednak zregenerować troszeczkę. Będzie już złoto potrzebne do kolejnego budynku. I chyba bym najpierw zainwestował w nekromantów, bo szybciej będę ich miał. Mógłbym również poczekać, aż będę miał 850. Wtedy zbudować jeden i w kolejnej turze drugi budynek. Ale w międzyczasie mogę coś wydać. Musiałbym jeszcze 3 tury poczekać, tak. Co tu jest? 3 zbirów, to możesz spokojnie się w to wbić. Tu są jakieś ruiny o nieznanej zawartości. Jednego się pozbądźmy. Spróbuję sparaliżować tego, który jest po stronie tego rannego wojownika. To, że już tam jest zraniony, to już tam niech będzie. Procentowo macie i tak podobną ilość punktów życia. I teraz to tak w sumie... No wypadałoby się obronić. Ty możesz wziąć czekanie. O, nawet dobrze wyszło. W miarę. Może szybciej go wykończę już. Weźmiesz sobie czekanie znowu. W kolejnej turze. Tajemniczony go może załatwi. No tutaj też czekanie. Też czekanie. Zobaczymy jak z paraliżem. Jeśli nie wejdzie, no to się obronię jednym wojownikiem. Chociaż mogę nawet wyprowadzić te 2 ataki. Może nie będzie nawet takiej potrzeby, żeby się bronić. Tylko musisz trafić. Dobra. No takie błahoski, ale no jednak. Srebrny pierścień, brązowy pierścień, to idź dalej. Może będziesz miała okazję to sprzedać. Dobra, ty jesteś już zregenerowany na to pełna. Możesz iść sobie dalej. Złocie. A jednak mimo wszystko by się przydał. No i tak z poranionym zombiakiem nie pójdę sobie na ruiny. No i dobra. To byłoby na dzisiaj wszystko. Później co? Pójdę do tego orka, ruiny splądruję, pójdę na tych barbarzyńców może. No zobaczymy. A na pewno widzę, że już mi się rdza przydała, bo tam wystaje kawałek skrzydła od onyksowego gargulca. A to ścierwo ma dużo pancerza, więc taką rdzą już go poważnie osłabimy. Ale też nie będzie aż tak dużego problemu, bo on by mi atakował upiorzycę, chociaż przy czarownikach to by wyglądało na pewno tak, że on by ich od razu zdejmował, bo jeżeli wróg jest w stanie jednym ciosem kogoś zdjąć, to on to zrobi, nawet poświęcając swój główny cel, który zwykle atakuje. Także muszę mieć nekromantów, żeby tam iść na walkę z tym gargulcem onyksowym. Ewentualnie użyć świętej zbroi, tylko nie mam liszy królowej i nie mam many. Więc jeszcze trzeba będzie trochę pobiedować, ale widzę, że tam już dalej za tą ruiną była mana życia, mana runiczna jakaś pewnie się też znajdzie. No i cóż, to byłoby wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam wszystkich oglądających, zwłaszcza tam pana Michała, który aktywnie tutaj komentuje, ale również innych oglądających, pana Skoglona, pana Pablito, pana Mateusza, Dryzu, ciebie też pozdrawiam właśnie, Mateuszy, i trzymajcie się, do usłyszenia w następnym odcinku i cześć.